Dawny dom handlowy nieopodal centrum miasta od lat jest niechlubną wizytówką Piły. Pewno, że straszy, ile lat straszy i nikt się za to nie bierze. Przecież dążymy do tego, żeby ta nasza Piła była coraz ładniejsza, nie? A to takie jak oset w tym, jak oset w zbożu. Nie mam słów po prostu. Tyle lat, proszę pana. Ja w ogóle współczuję tym ludziom, którzy tu mieszkają w pobliżu. Bo po zamknięciu w nim domu handlowego obiekt stopniowo popadał w ruinę. Wiele razy zmieniał właścicieli, zmieniały się też koncepcje co do jego przeznaczenia. Czy to koniec historii rozpadającego się budynku? Wiele wskazuje na to, że tak. Po 13 latach mego bycia właścicielem tego miejsca, myślę, że udało się znaleźć konsensus, udało się również znaleźć firmę, która dokona wyburzenia tego budynku. Do końca roku rozbiórka obiektu. To miejsce zacznie po prostu mniej straszyć i mniej budzić kontrowersje mieszkańców Piły. Właściciel obiektu chce też przy okazji wyremontować piętrowy parking, który również jest własnością spółki. W poniedziałek przedstawiciele firmy WFG z Poznania spotkali się z prezydentem miasta w celu przedstawienia planów inwestycji. Po wyburzeniu dawnego budynku w tym miejscu miałby powstać piętrowy blok, wpisujący się w już istniejące otoczenie. Do tego, jeżeli dołożymy, i mam nadzieję, tak będzie, ambicje związane z architekturą, by to nie był taki sztampowy, zwykły budynek, tylko również pod względem architektury, żeby się wyróżniał, to mam nadzieję, że to będzie ciekawa propozycja. Zanim jednak powstanie tu blok, właściciel terenu musi złożyć wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Sama procedura trwa nawet rok.